Witajcie, moi drodzy, w drugiej części naszego specjalnego terenowego wykładu prosto z Nasiłowa. Jeżeli nie wiecie, gdzie się znajdujemy dokładnie, jeżeli nie wiecie, co tutaj robimy, to zachęcam Was serdecznie do zajrzenia do poprzedniego wykładu, który odbył się tydzień temu tydzień temu został wyemitowany, gdzie opowiadałem o tym. Niesamowitym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jakim jest kamieniołom w Nasiłowie nad Wisłą, o tym jak ten świat wyglądał 66 milionów lat temu, pod koniec ery dinozaurów, kiedy miejsce miało jedno z największych wymierań w dziejach naszej planety. Dzisiaj część druga i dzisiaj skupimy się już na tym urobku, który udało nam się pozyskać. Jak widzicie, jest tego trochę. Ja wyselekcjonowałem specjalnie dla Was jakieś tutaj naj Najbardziej smakowite, najciekawsze okazy, mniejsze, większe. Fajnie, że udało się tych okazów znaleźć pewną e, różnorodność. No i opowiadamy sobie o tym, coś, co my tutaj znaleźliśmy, co to były za zwierzęta, ale porozmawiamy również i o tym, czego nam się znaleźć nie udało, bo oczywiście siłą rzeczy wszystkich gatunków zwierząt, jakie zbiornik morski pod koniec kredy w południowo-wschodniej Polsce e, żyły, no znaleźć się... Nie da za takim jednym posiedzeniem, powiedzmy, jak taki jeden wypad, jak my dzisiaj mamy, jeden jednodniowy wyjazd do tego kamieniołomu. Ale pogadamy sobie i o tych rzadszych, bardziej takich unikatowych skamieniałościach. Tak czy inaczej, jak widzicie, różnorodność jest, jak powiedziałem, duża. To wszystko są skamieniałości zwierząt, które żyły tutaj pod koniec kredy, w płytkim zbiorniku morskim, były tutaj takie płytkie morza. Koniec kredy. To jest w ogóle jeden z takich epizodów w dziejach naszej planety, kiedy poziom morza był najwyższy, a przynajmniej najwyższy w ciągu ostatnich 540 milionów lat, czyli w ciągu eonu Fanerozoicznego. Przyjmuje się, że były dwa takie momenty z niesłychanie wysokim poziomem morza tym naj, najwyższym, czyli. Po pierwsze w Wordowiku, a po drugie, właśnie w późnej Kredzie. Więc Europa była archipelagiem wysp w tym czasie. Mogło to trochę przypominać Bahamy, może troszeczkę Karaiby. I w tej opoce bo jeżeli Was ciekawi, co to jest za skała, to w większości to jest opoka występują skamieniałości, ale część występuje również w fosforytach. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć. Gdzie jest opoka w tym profilu geologicznym, gdzie są fosforyty, to znowu odsyłam do wykładu z minionego tygodnia. Nam się udało znaleźć skamieniałości i z opoki, i z fosforytu. Zaraz je wam e, pokażę. Ja je sobie tutaj podzieliłem na kilka takich grup taksonomicznych. E, I zaczniemy od tych, które występują w nasiłowie najczęściej. Tak jak pewnie pamiętacie z wykładu z ubiegłego tygodnia, e, powiedziałem, że tutaj e, Najwięcej skamieniałości to są szczątki organizmów bentosowych, a więc takich, które zamieszkiwały strefę dna, żyły na dnie morza. Siłą rzeczy, skoro konserwuje nam się dno, danego zbiornika morskiego, no to organizmy, które zamieszkują te dno będą się również najchętniej konserwowały, bo ich będzie po prostu najwięcej. Mniej jest skamieniałości organizmów, które pływały w toni wodnej, ale i o nich za momencik sobie powiemy dwa, czy trzy słowa. Więc zaczynamy od bentosu. No i oczywiście tutaj najliczniej prezentowane są gąbki. Tak jak wspomniałem, opoka jest to skała Taka zbudowana troszeczkę z węglanu wapnia, troszeczkę z krzemionki i te piękne szkielety gąbek, które dno. Zbiornika morskiego pod koniec kredy zamieszkiwały. Te szkielety tutaj mamy. Od takich malutkich, malusieńkich, pięknych, małych gąbeczek, ale przyznacie, że doskonale zachowanych. Jeszcze zwróćcie uwagę, że nie tylko skamieniałości gąbek, ale w ogóle wszystkie inne skamieniałości z nasiłowa są podkreślone takimi czerwonymi minerałami żelazistymi, więc one na tle jasnej czy białej wręcz opoki są świetnie widoczne i doskonale widzimy taką charakterystyczną siateczkowatą mikrostrukturę. Które, y, która pokazuje nam właśnie, że to jest jakaś, jakaś gąbka bądź jej fragment. Yy, właśnie przypomniało mi się, że miałem gąbki takie do zmywania kupić, holipka. Ty kupiłeś? Wiesz, że na siłów słynie z, z gąbek takich do... Na część tych gąbek tu jest największa fabryka takich gąbek do zmywania. Niesłychane. Dobra, Dostawmy to. Więc mamy te małe gąbeczki, ale Niektóre to były prawdziwe byki. No i tu, żeby nie być głosłownym, pokażę Wam akurat nie samą skamieniałość, ale odcisk po kawałku takiej dużej gąbki, takiej, fragment takiej, no ciśnie mi się na usta, gałązki, gąbki. Bo te gąbki mogły mieć różne takie gałęzie, rosły sobie jak drzewka na dnie morza, ładnie to widzimy. No a inne to już były prawdziwe olbrzymy, i tutaj mamy zachowany fragment. Ciała takiej gąbki. To wszystko, co tu mamy, to jest gąbka. Tu sobie siedzi. A ten okaz jest ciekawy również dlatego, że tu na górze mamy fragment norki. Fragment drążenia w opoce, do której nasypany został piasek glaukonitowy, który znajduje się wyżej. To, co wam mówiłem na poprzedniej, w poprzedniej części, że górna część opoki obfituje w drążenia w których właśnie piaskowiec fosforetowy, piaskowiec glaukonitowy z góry y, był nasypywany, więc tutaj mamy, mamy gąbkę, mamy tu nawet fragment jakiegoś małego belemnita obok mojego palca, ale o za moment. No i mamy właśnie, właśnie pokazany taki też fragment tego drążenia wypełniony, wypełniony tymże y, piaseczkiem glaukonitowym. Więc gąbek tutaj co nie miara, niekiedy skamieniałości tych zwierząt oddają ich Kształt. To znaczy przeważnie mamy jakieś fragmenty ciał gąbek, fragmenty gałązek, fragmenty gdzieś jakieś takie nieokreślone za bardzo co to było, ale niekiedy widzimy bardziej kompletne skamieniałości. Tu widzimy taką gąbkę, może nie jest to cała gąbka, ale generalnie mniej więcej jest to okaz, który oddaje morfologię tego jak ta gąbka za życia wyglądała. To znaczy ona się rozpoczynała, to znaczy przyczepiona do dna morskiego była stosunkowo wąsko. I rozszerzała się ku górze, przyjmowała kształt takiego troszeczkę grzybka, takiego trochę może parasola, coś takiego. Takie gąbki, oczywiście gąbki są dennymi filtratorami. One mają w swoim ciele otwory, którymi zasysają wodę razem z substancjami odżywczymi, i potem tę potem wodę z siebie wypłukują. Więc gąbka jedyne co robi na dnie morza, to siedzi i filtruje substancje odżywcze, nutrienty stoni wodnej, biogeny pozyskuje, więc często kształt gąbki w obrębie nawet jednego rodzaju czy w obrębie jednego gatunku może być różny w zależności od dynamiki środowiska, w jakim te gąbki żyły. Więc jeżeli wyobrazimy sobie środowisko, gdzie, gdzie mieliśmy na przykład, prąd wody w jedną stronę cały czas, czy powiedzmy, że przez większość czasu był prąd wody w jedną stronę. No to kształt tej gąbki będzie tak dopasowany, żeby ona mogła swoim ciałem jak najwięcej, jak najwięcej wody z tego prądu wodnego mogło przez jej ciało przenikać. Więc w obrębie nawet jednego gatunku, powiedzmy, że u tych gąbek występowała swego rodzaju, jak to się ładnie w biologii mówi, plastyczność fenotypowa. To znaczy, jedna gąbka należąca do tego samego gatunku mogła w takich warunkach środowiska mieć troszeczkę inny kształt. A w innych, jak była przykład mniejsza dynamika środowiska albo prąd wody działał w różnych kierunkach, no to ten kształt również mógł być e, różny. Udało się tam również znaleźć dwa okazy takich całkiem sporych gąbek, gdzie widzimy lepiej zachowaną tę część nasadową. To szczególnie myślę na tym okazie to dobrze widać. Gdzie patrzymy na ciało tej gąbki, tak jakby od spodu, widzimy, że to miejsce, gdzie gąbka stykała się z podłożem, było stosunkowo wąskie. No i właśnie ta gąbeczka się rozszerzała ku górze jak taki kwiat albo parasol jakiegoś grzyba, trochę, trochę myślę, że to, to są takie najbliższe analogie, jakich możemy użyć. Z drugiej strony już widzimy górę tej gąbki, czyli patrzymy tak jakby od góry na ten znowu kapelusz tej gąbki, czy ona tu od spodu sobie rosła, a tutaj tworzył się taki krater na górze tego. Na górze tego parasola, więc znowu jest to taki okaz, który oddaje nam kształt, morfologię tej, tej gąbeczki. Ona sobie tak się działa na dnie morza. Ona tu jest oczywiście otoczona jeszcze fragmentem tej opoki. Chciałoby się wydobyć te skamieniałości, tak żeby całe wyskoczyły, ale tutaj nie jest to łatwe i bardzo często jak się uderza młotkiem, jak próbowaliśmy to robić, to ta skała pęka przez sam środek skamieniałości, więc nie będziemy tego robili. Cieszmy się, że mamy choć taką tę gąbkę. Prawie że całą, zachowaną, ładnie. Yy, tak ona sobie mniej więcej rosła. Tu się wyginała na bok i miała ten, nazwijmy to sobie, kapelusz. Więc to były gąbki. I gąbek jest w nasiłowie najwięcej. Od małych po takie duże, ogromne niektóre mogą być jeszcze większe niż te, które tu Wam pokazałem. Druga grupa, równie popularna, również bezkręgowców bentosowych, czyli mieszkańców dna yy, morskiego, są to małże. I małże otwierają nam w tym momencie. Wielki worek, zwany ogólnie rzecz biorąc mięczakami, bo w nasiłowie skamieniałości mięczaków jest bardzo dużo. I rzeczywiście, małżów jest najwięcej. Te skamieniałości czasami mogą być tak świetnie zachowane, że w zasadzie udaje się takiego małżyka wydobyć, albo one same wręcz wylatują. Nie trzeba przykładać do tego jakiejś wielkiej siły, jakiejś specjalnej um, uwagi ani precyzji, i taki małżyk sobie wyjdzie. Więc niekiedy mamy takie małe małżyki drobne. Możemy spojrzeć też od strony trzewnej na tego małża, gdzie widzimy od środka, jak jego skorupka wyglądała. Małże również organizmy filtrujące, zamieszkujące strefę dna. Niektóre bytowały na dnie morza, inne zaś zagrzebywały się w osadzie i tylko mała część skorupek wystawało, mała część tego małża wystawała, tak żeby syfon mógł sobie wychodzić ponad osad i żeby ten po prostu pokarm był filtrowany z toni wodnej. Mamy takie okazy, gdzie tych małżów jest bardzo, bardzo dużo i tu zwróćcie uwagę, mamy piękne małżyki, zarówno od strony tej biznesowej, jak i odwrócone. Pięknie zachowane te skorupki, widzimy ornamentację najprawdopodobniej tego typu małże z Symetrycznymi muszelkami, z urzeźbioną skorupką i z takim, poszerzonym, poszerzoną tą częścią. O, tu może pokażę na innym okazie, tu się fragment nie zachował z tej strony, ale mamy z tej, mamy taką listeweczkę. Są to małże z rodzaju Lyropecten, Stosunkowo nieduże małżyki, które żyły sobie na dnie, na dnie morza. Tak jak mówię o takich charakterystycznych, symetrycznych, urzeźbionych. Skorupkach, nie, na niektórych okazach może ich być bardzo dużo, ale znajdujemy tu również takie małże, e, które nie mają już symetrycznych skorupek. Skorupki są bardziej gładkie, nie ma tutaj takiego charakterystycznego urzeźbienia. Widzimy, że skorupka jest asymetryczna. E, to mogą być takie rodzaje jak fala do myja, może być, może być taki rodzaj Modiolus, może być Nukula, może być Barbatia. Zdarzają się tu duże małże, wielkie olbrzymy z rodzaju Pyknodonte, takie bardzo duże ostrygowe małże. Myśmy znaleźli fragment takiego dużego małża, zwróćcie uwagę znowu o asymetrycznej skorupce od strony biznesowej go oglądamy, czyli tak jakby od środka muszli. E, prawdopodobnie jest to jakiś e, modiolus. Być może, być może jakaś duża nukula, ale nukule raczej chyba takie duże nie będą, jak widzicie no to jest okaz całkiem, całkiem pokaźny. Więc mamy małże. To co żyło na dnie morza. E, no niekiedy się takie piękne okazy znajduje, zwróćcie uwagę. To są znowu wspomniane przeze mnie wcześniej lyropekteny, gdzie mamy trzy okazy w jednym. Mamy dwa, dwie skorupki na sobie i trzecia skorupka obok. Bardzo ładny okaz taki do postawienia na półce, myślę, że w sam raz. Więc widzimy, że życie tutaj na dnie... Na dnie tego zbiornika kredowego rozwijało się bujnie. To tyle jeśli chodzi o ten bentos nieruchomy, ale były też organizmy, które po dnie morza się poruszały. I tutaj szczególnie liczne były ślimaki. Chciałem Wam teraz pokazać dwa takie ładne ślimaczki. Zwróćcie uwagę: jeden mniejszy, jeden większy. Bardzo ładnie wyglądające ślimaki, najprawdopodobniej należące do rodzaju Turitella piękne, takie trochę spiralnie zwinięte, czyli zwinięte do góry, nie tak jak e, nasze ślimaki, jak tam winniczek, czy tego typu podobne. E, takie do góry zwinięte, bardzo ładnie to wygląda. Czasami, jak się ma szczęście, można tu odnaleźć również skamieniałości ślimaka z rodzaju aporais i to jest taki ślimak też zwinięty do góry trochę spiralnie, ale jeszcze z boku odstaje mu taki pokaźny, szeroki u nasady kolec element architektoniczny tej muszli, bardzo ładny okaz, bardzo ładnie to wygląda. No przyznacie, że już taki zwinięty ślimaczek, to też jest nie rada gratka, żeby sobie na półce go postawić. E, oprócz e, małżów, oprócz e, ślimaków występują tu również nogi. Jest to grupa, e, która no, w mezozoiku przez małży została niejako wyparta ze swoich ekosystemów, ze swoich środowisk, ale do końca kredy dotrwały dotrwały całkiem licznie, z tym, że oczywiście ramienionogi mają, jak to często powtarzam, skorupkę grzbietową i brzuszną, małże mają lewą i prawą. Często widać na e, skamieniałościach ramienionogów i tu mam takiego ramienionoga. On może nie jest jakoś pięknie zachowany, ale po czym w terenie najłatwiej poznać, że mamy do czynienia z, z ramienionogiem, a nie z małżem? Otóż, nawet jak mamy okaz taki, jak widzicie, no średni, pokryty osadem, raczej się go nie da wydobyć z tego kawałka opoki, ale jest zachowana część, w której był, w której sterczała nóżka. Bo ramienionogi miały muszelkę, nie ich muszelka, e, ich, ich ciało, ich skorupka nie leżała sobie na dnie morza bezpośrednio, tylko z muszelki, ze skorupki wystawała nóżka. Wystawała przez tak zwany otworek na nóżkę, foramen pedunculare, i to jest otworek, który tutaj e, udało się zachować, więc nawet jeżeli widzimy, że to jest jakaś skorupka. Pierwsze co nam przychodzi do głowy, no małż. No małż jak w mordę strzelił. Widzimy, że ma ten otworek z tyłu muszelki, więc jest to zdecydowanie nóg, a nie małż ramienionogi, podobnie jak małże były takimi dennymi to rami. Przechodzimy teraz do tych mieszkańców kredowego morza, którzy pływali aktywnie w toni wodnej, czyli do nektonu. Z bentosu do nektonów. Bentos zostawiamy, papa pa, bentos, witaj nektonie. I tutaj dominują głowonogi. Głowonogi, tak jak małże i ślimaki, należą do mięczaków. Ramionogi mięczakami nie są, to jest troszeczkę inna grupa. Natomiast głowonogi to są mięczaki. E, głowonogi e, tutaj, oczywiście mezozoik, końc kredy, no to kojarzy nam się to z amonitami. Amonity tutaj też występują, ale o nich za chwilę. Natomiast na siłów słynie szczególnie z jednej grupy głowonogów mezozoicznych, mianowicie słynie z belemnitów. Belemnity były drapieżnikami. To już nie są jakieś tam filtratory, które sobie coś siedzą na dnie morza i, i tam zasysają nie wiadomo co. Nie. Belemnity aktywnie pływały w toni wodnej i polowały na małe ryby, jakieś kraby, skorupiaki. Prawdopodobnie inne głowonogi. Wszystko to, co udało im się złapać, a niektóre belemnity mogły być naprawdę, naprawdę duże, szczególnie belemnity jurajskie osiągały spore rozmiary. Tutaj takich kredowych olbrzymów nie ma, ale występuje tu taki gatunek belemnita nazywany. Które się nazywa Belemnella casimirovensis. Jego skamieniałości można znaleźć oczywiście w opoce, ale szczególnie tam wyżej, w piaskowcu glaukonitowym. Tam znaleźliśmy troszeczkę tych belemnitów. Ja tu przygotowałem takie trzy okazy i przeważnie belemnity no, miały szkielet wewnętrzny, pokryty ciałem miękkim. Mniej więcej pierwsza połowa Ciała to było ciało miękkie, głowa i długie ramiona, zakończone takimi ostrymi hakami, którymi chwytały swoje smaczne ofiary, jak to też dzisiejsze głowonogi mają w zwyczaju. Natomiast tylna część była szkieletem mineralnym. To odróżnia je od dzisiejszych, od dzisiejszych głowonogów, które przeważnie szkieletu nie mają u ośmiornic czy u sepi. Zdarza się, że występuje w stadium młodocianym taki delikatny, organiczny szkielecik, u, u ośmiornic, to się nazywa argonauta, ale nie są to szkielety mineralne. U belemnitów był ten szkielet mineralny, on mniej więcej stanowił tę tylną część ciała i stanowił swego rodzaju równowagę dla mięsistej głowy i równie mięsistych i pokaźnych ramion po to żeby to zwierzę było po prostu w poziomie utrzymane w toni wodnej. Więc to co zwykle znajdujemy w postaci belemnitów, a to co zawsze znajdujemy tu w nasiłowie, to są właśnie te mineralne elementy, czyli tak zwane rostra. Rostra belemnitów są kalcytowe i przeważnie wyglądają w ten sposób. To znaczy to są takie yy, są to takie pałeczki obłamane z jednej i z drugiej strony. Ale dzięki temu, że mamy te skamieniałości w formie obłamanej, tu widzimy, że mamy coś pustego w środku. Dzięki tym obłamaniom, dzięki temu, że te skamieniałości są, są przełamane, można zobaczyć strukturę wewnętrzną. Ja teraz zrobię coś, co może niektórych obrzydza, ale często geolodzy liżą okazy, żeby ładnie było widać. Teraz powinno być lepiej widać. Mam nadzieję, że to się uda zobaczyć. Poszczególne kryształy kalcytu, jak odchodzą sobie w taki radialny sposób od środka tego rostrum na zewnątrz. E, więc no jest to niepowtarzalna struktura i rzeczywiście takiego rostrum belemnita, nawet obłamanego, nie można pomylić z niczym innym. E, ładnie te kryształy widać, widzimy, że jest to kalcytowy rostrum. Jak ma się szczęście, a my takie szczęście mieliśmy, można znaleźć sam koniuszek tego, tego rostrum. I tu moi drodzy udało się znaleźć. Zobaczcie, widzimy tą końcóweczkę rostrum, czyli tak no mówiąc w uproszczeniu ogonek belemnita. E, tą ostrą końcówkę, więc nie mamy tak obłamanego z jednej i z drugiej strony tego rostrum, tylko widzimy widzimy jak się ten belemnit kończył. Może nie jest to cały ładny okaz, ale to pokazuje, że tego typu takie kompletniejsze okazy tu występują. I z tej strony dop, znowu pokażę wam na przekroju ładnie widoczne kryształy kalcytu, które sobie radialnie odchodzą od środka na zewnątrz kalcyt, czyli taka odmiana krystalograficzna węglanu wapnia, więc szkielety belemnitów pierwotnie były kalcytowe. Kalcyt jest e, stosunkowo stabilną odmianą e, krystalograficzną węglanu wapnia, więc o zachowanie e, tych szkieletów belemniczych jest nie trudno. Druga grupa głowonogów, która tu występuje, to są oczywiście amonity. No i amonity wszyscy znają i kochają. Nam się takich ładnych, spiralnie zwiniętych amonitów znaleźć nie udało, chociaż występują tutaj takie rodzaje jak sphenodiscus czy haploscafites. Pokażę Wam je tutaj na zbliżeniu, na pomocy naukowej, tutaj na górze z... Z Waszej lewej strony widzimy dwa te rodzaje. Obok, z tej strony mamy z kolei łodziki, bo i również takie spiralnie zwinięte łodziki w, w nasi łowie występują. Niektóre mogą być bardzo duże, Cymatoceras na przykład. Więc mamy tu amonity, mamy łodziki. To wszystko tutaj występuje. Nam się nie udało tych, tych amonitów czy tych łodzików znaleźć, ale udało nam się znaleźć inne amonity. Wydaje mi się, że nawet dużo ciekawsze, bo jakiś tam. No, Haploscafites, który jest po prostu zwinięty, czy ten Sfenodiskus? No, fajnie, fajnie, to wygląda ładnie, zwinięty spiralnie, ale no, amonit jak amonit, chciałoby się rzec. Natomiast udało się znaleźć fragmenty rozwiniętych amonitów, tak zwanych bakulitów. I tu widzimy znowu. Nawet nie starałem się e, wydobyć do końca tego okazu z fragmentu Opoki. Widzicie fragment takiej prostej muszli, prosty fragmokon, tak się nazywa ta część ciała u głowonogów, fragmokon, e, który na końcu był lekko leciutko zwinięty. Znowu posłużymy się pomocą naukową. Z tej strony widzimy, jak to wyglądało po waszej. Po waszej Lewej stronie mamy prostą muszlę, i ona kończy się taką drobną, maleńką spiralą. Jak się uda znaleźć całego takiego bakulita z tą spiralą na koniuszku, no to tyle wygrać. Nam się odnaleźć tego nie udało, ale udało nam się znaleźć na przykład takiego większego bakulita, a nawet drugiego w prezencie. Tu mamy, zobaczcie, tego prostego bakulita. Obok odcisk po drugim. A dodatkowo wiemy, że jest to górna część tej kredowej opoki, bo obok znajdują się znowu nory, drążenia wypełnione piaskowcem glaukonitowym, więc gdzieś z tej wyższej części. A po drugiej stronie mamy znowu gąbkę gratis. Więc mamy taki okaz, gdzie mamy tu z jednej strony gąbkę, tu jakieś małże, tu nory z glaukonitem, a tu skamieniałości po bakulitach, czyli prostych, rozwiniętych amonii. Tak, pięknie to wygląda taki okaz, gdzie jest kilka, kilka okazów w jednym. Eee, kolejna rzecz, bardzo taka, już myślę raczej z tych unikatowych. Eee, to są skamieniałości kręgowców, ale nie byle jakie. Nie jakieś tam proste łuski czy kręgi, chociaż łuski i kręgi ryb tutaj występują. Natomiast nam się udało znaleźć norkę. Jest to najprawdopodobniej norka po. Krewetce, skorupiaki. Generalnie to jest taki element dna morskiego, który i w przeszłości, w minionych epokach geologicznych, jak i w dzisiejszych płytkich zbiornikach lubi drążyć nory, lubi sobie kopać takie norki. No i mamy fragment takiej norki w opoce. Widzimy opokę i tu mamy norkę. To jest norka, ale ona jest tak dziwnie zbudowana. Nie jest to jednorodny materiał. I są to takie drobne okruchy. Jak ja poruszam troszkę tym okazem, to on się być może tak delikatnie nawet mieni, bowiem jest to norka wyścielona od środka szczątkami ryb. Głównie będą tu łuski ryb. Chociaż ja dostrzegam również pewnie drobniejsze elementy, które mogą być, mogą być elementami żeber, mogą być elementami ości. To um, często właśnie tak krewetki czy inne skorupiaki robią, że znajdują różne elementy na dnie morza. I wykorzystują je do wyłożenia tymi elementami, które znajdą wnętrza swojego mieszkanka, czyli swojej noreczki. Widzimy, że w kredzie to zjawisko również występowało, więc kredowe krewetki również znajdowały, co tam, co tam no, znalazły, to, to wykorzystywały to jako budulec swojego domku. W tym wypadku użyły łusek i szczątków ryb, jakichś ryb szkieletowych Mezozoik to jest taki okres, gdzie dużo było tak zwanych ryb ganoinowych, które miały. Grube łuski jak taki twardy pancerz, ale już w kredzie też pojawiały się ryby doskonało kostne, teleostei, czyli takie jak większość dzisiejszych ryb o cienkich, delikatnych łuskach, jak karp na przykład. Więc wyścielenie domku takimi cienkimi, dającymi się wyginać łuseczkami byłoby pewnie dużo łatwiejsze dla takiej krewetki niż grubą, pancerną łuską jakiejś ryby ganoinowej. Ciekawostki. Co jeszcze ciekawego udało nam się znaleźć? Mamy znowu kawałek opoki. Jest to opoka wypełniona, jak widzicie tymi norkami, w których znajduje się piaskowiec gałkonitowy, czyli powiedzmy, że jest to ta górna część e, opoki, czyli górna część e, Danu, górna część e, Przepraszam, górna część Maastrichtu, oczywiście, a nie Danu, e, czyli górna część okresu kredowego. I tu mamy skamieniałość małża, ciekawie zachowana w ten sposób, że wykrystalizowały we wnętrzu muszelki kryształy kalcytu. Jak do tego doszło? No po prostu małżyk sobie zdechł, leżał na dnie morza. Część muszelki powstała jakaś dziura do muszelki, nasypał się osad, ale ta część, która była powiedzmy od góry, zaczęły krystalizować sobie kryształy kalcytu. Pięknie to wygląda, no rzeczywiście takie ładne, mieniące się, śliczne kryształy. Taka, taka w zasadzie no, geoda zachowana we wnętrzu. We wnętrzu kredowego małża robi to prawdziwe wrażenie. Dobra, to jest przegląd tego, co tu znaleźliśmy, ale oczywiście jest cała masa organizmów, których skamiałości nie odnaleźliśmy. I tutaj na szczególną uwagę zasługują kręgowce. No, wiemy, że występują tu zęby rekinów. I rzeczywiście kreda to jest taki okres w dziejach rekinich, kiedy zaczęły powstawać wielkie rekiny prawdziwe, takie duże drapieżniki. I tu mamy skamieniałości takich rekinów z rodzaju squalicorax. Ja się posłużę znowu pomocą naukową i Wam to pokażę, ale Wy pewnie widzicie teraz jakieś plansze, które dla Was przygotowaliśmy. Mamy takie zęby, tu mój paluszek pokazuje, ząb rekina squalicorax. Asymetryczny ząb o szerokiej koronie, ząbkowany, taki zakrzywiony ku tyłowi, ale mamy również ząb z rodzaju odontaspis, który ma jeden wierzchołek centralny i dwa mniejsze, takie wierzchołki boczne, dodatkowo jest to ząb, zwróćcie uwagę, już symetryczny. Te zęby odontaspis są to typowe zęby do chwytania zdobyczy, bo co gatunek rekina, to też inna specjalizacja w kierunku zdobywania pokarmu. Jeżeli mamy symetryczne zęby z wieloma wierzchołkami, nie mamy tych wydatnych krawędzi tnących, no to zdecydowanie jest to ząb chwytny do łapania zdobyczy. No, zęby z kwalikorax, szerokie, z taką piłką. To wskazuje jednoznacznie, że to już nie są zęby chwytne, tylko to są zęby, które służą do cięcia, do rozcinania, rozrywania zdobyczy. Więc Odontaspis, który był też mniejszym rekinem, on tu pływał i po prostu chwytał ryby. Chwytał głowonogi, myślę, że jakieś miękkociałe bezkręgowce chwytał. Myślę, że głównie mniejszymi rybami. Mógł się żywić skorupiakami również. Natomiast Squalicorax z tymi dużymi, szerokimi zębami do rozcinania, no on polował już na grubego zwierza, pewnie też na duże ryby, na duże głowonogi. Myślę, że dużym, smakowitym amonitem by nie pogardził, jeżeli miałby do niego dostęp, bądź jakimś belemnitem, jeżeli też byłoby to możliwe, bądź jakimś miękkociałym głowonogiem. I to już po prostu łap i rozcinał ciało. Skłali koraksy też nie gardziły padliną, więc najprawdopodobniej, jeżeli zdechł w takim zbiorniku morskim jakiś duży gat morski, jego ciało, jakiegoś wielkiego żółwia morskiego albo plezjozaura, unosiło się na. Powierzchni wody, to te skłali koraksy podpływały i po prostu swoimi zębami wycinały kawały mięsa i się nimi odżywiały. Na szczycie łańcucha pokarmowego w nasiłowie stały natomiast mozazaury. I tu Wam znowu pokażę paluszkiem ząb takiego mozazaura. No, ząb mozazaura, jak wygląda, duży, stożkowaty, te zęby do kilku centymetrów długości mogły mieć. Oczywiście też mozazaurów było wiele rodzajów, wiele gatunków, różne mozazaury. tak jak rekiny zresztą, przystosowywały się do różnych niż pokarmowych, więc jedne bardziej wolały chwytać miękką zdobycz, inne specjalizowały się w odżywianiu się twardą zdobyczą, jak amonity czy czy belemnity, czy, czy jakieś skorupiaki miały zęby do zgniatania ofiar. Jeszcze inne były takimi typowymi oportunistami, jak po prostu rodzaj mozazaurus. Tutaj myślę, że gatunek mozazaurus hoffmani to jest ten najbardziej znany po polsku mozazaur hoffmana, tak byśmy powiedzieli. Zęby mozazaurów tutaj się znajduje. Są to już oczywiście takie ekstremalnie rzadkie okazy, można je znaleźć w opoce, można je znaleźć w, w piaskowcu tym glaukonitowym. Mogą to być zęby zarówno ze szczęki, jak i zęby podniebienne, bo mozazaury miały uzębione podniebienie, co świadczy o tym, że były tak no szczególnie no niesłychanie drapieżne. Teraz to na przebitkach widzicie, niezwykle żarłoczne. Mozazaury były morskimi waranami. To znaczy. One pojawiły się gdzieś um, w połowie kredy, mniej więcej 95 milionów lat temu, kiedy z mórz zniknęły ichtiozaury. Rybokształtne gady morskie, one wymarły mniej więcej właśnie w połowie kredy na skutek jakichś enigmatycznych zmian y, środowiskowych, zmian oceanograficznych. Najprawdopodobniej doszło wtedy do gwałtownych zmian klimatu, y, związanych prawdopodobnie z zakwaszeniem oceanu, być może tak jak ma to w dzisiejszych ekosystemach. Więc jeżeli Gdybyśmy poznali prawdę o tym, jak wyginęły ich tiozaury, być może by nam to pomogło w rozwikłaniu problemów, które dręczą dzisiejsze ssaki morskie. Tak czy inaczej, ich wymarły i zwolniły się w połowie kredy nisze ekologiczne dla wielkich drapieżników, dla wielkich gadów. Te nisze zajęły mozazaury, które na początku nie były jakieś spektakularnie duże. E i większość rodzajów była ciągle niewielka, ale w obrębie mozazaurów powstawały duże drapieżniki, takie po kilka, a nawet kilkanaście metrów długości. Zwierzęta kształtem przypominały dzisiejsze warany i dzisiejsze warany, na przykład smok z komodo, też doskonale pływają, świetnie sobie radzą w środowisku wodnym. Więc tutaj bardzo łatwo było o przejście do środowiska morskiego. Nie było tych wielkich ichtiozaurów, tak jak mówię, nisze ekologiczne szczytowych drapieżników były zajęte. Mozazaury mogły je śmiało zajmować, i myślę, że odniosły ogromny sukces ewolucyjny, dlatego że w stosunkowo krótkim przedziale czasu geologicznego, bo to jest około 30 milionów lat, osiągnęły olbrzymie formy, stały się wielkimi drapieżnikami z małych zwierząt podobnych do dzisiejszego jakiegoś no, niedużego warana, stały się szczytowymi drapieżnikami oceanów i największymi drapieżnikami swoich czasów w ogóle, e, więc no, tutaj myślę, że rzeczywiście zasługują one na miano tych władców kredowego świata. Mamy to szczęście, że zęby mozazaurów tutaj na Siłowie można znaleźć. Zagadką jest, dlaczego w nasiłowie występują wyłącznie zęby mozazaurów. Nie mamy fragmentów czaszek, nie mamy kości kończyn, nie mamy kręgów i generalnie elementów szkieletu, no, poza zębami właśnie. Więc ym, myślę, że możemy wykluczyć tutaj przyczyny tafonomiczne. To nie jest tak, że tutaj powinny być te kości, ale one się rozkładały. Myślę, że stoi za tym czynnik bardziej ekologiczny, to znaczy... To wszystko wygląda w ten sposób, jakby tutaj mozazaury przypływały w rejony na siłowa, żeby po prostu się odżywiać. I widzimy na podstawie tych skamieniałości, że miały tutaj ogromny, ogromny bufet. Przybywały tutaj, odżywiały się amonitami, belemnitami, małżami pewnie też, co tam żyło, rekinami, innymi rybami. I raz na jakiś czas gubiły swoje zęby, więc wiemy, że to nie jest miejsce, gdzie mozazaury gdzie one tu żyły i umierały, rozmnażały się, robiły inne rzeczy? Nie, one tu przypływały, w rejony na Siłowa, żeby się odżywiać. Skąd przypływały, gdzie żyły, co robiły, innego tego nie wiemy, ale tu przypływały właśnie w nasze okolice, do Polski, żeby się odżywiać, żeby zdobywać pokarm, żeby polować, raz na jakiś czas gubiły te zęby. No, mamy takie stanowiska na świecie, gdzie generalnie występują tylko zęby mozazaurów i praktycznie nic innego. Mamy też takie, gdzie mamy bardziej kompletne szkielety. Fajnie, że to właśnie do nas przypływały się odżywiać, więc jest ciągle szansa, żeby takie zęby tu odnaleźć. Tym bardziej, że jak mozazaur gubił ząb, to nie robiło to dla niego, nie było to dla niego jakąś wielką krzywdą za chwilę wyżynał się następny. Dla tych zębów miały bardzo, bardzo dużo w swojej paszczy, więc w nasiłowie i okolicznych kamieniołomach są szanse, żeby jeszcze takie zęby odnaleźć dużych drapieżników wodnych. Bufet jest, no to powinien tu teraz ktoś być, kto by się tym bufetem posilał. I to tyle moi drodzy z NaSiłowa. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez te dwa nietypowe wykłady. Kto wie, może jeszcze spotkamy się w tej formie terenowej na naszych spotkaniach. Może jeszcze uda nam się gdzieś wyskoczyć i coś dla was nagrać jakieś inne stanowiska. Może na trylobity pojedziemy, może na graptolity, może na jakieś historie triasowe albo dewońskie. Zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że na pewno chcielibyście to zobaczyć, a tymczasem dziękuję wam pięknie. Życzę Miłych wakacji, do zobaczenia gdzieś tam, mam nadzieję, i żegnam się z Wami znowu widokiem na panoramę z kamieniołomu w Nasiłowie. Do zobaczenia. Paleontologiczne pozdrowienia. Mówił dla Was Daniel Tyborowski, kłaniam się. Cześć.